Panie Adriano, dziś 15 stycznia 2024 roku wyszła Pani z budynku Ministerstwa Sprawiedliwości z Wydziału Spraw Obywatelskich. Dosyć długo rozmawiała Pani tutaj z osobą dyżurującą. Proszę powiedzieć, czy jest nadzieja, że nowy minister sprawiedliwości podejmie skuteczną interwencję, by te wszystkie postanowienia sądów, które nakazują zwrot Pani dziecka, które jest przetrzymywane w tej chwili w Opolu, zostały zrealizowane? Dostałam bardzo dużo wskazówek, do jakich instytucji mogę się jeszcze zwrócić, ale z rozmowy z panią, która tutaj nas obsłużyła, nie wynika to, żeby minister sprawiedliwości mógł cokolwiek w takiej sprawie zrobić. Dowiedziałyśmy się, że w zasadzie jego rolą jest monitorowanie pracy sądów, to znaczy monitorowanie pracy prezesów sądów, także jeżeli ma to się opierać tylko i wyłącznie na monitorowaniu i jakichś dokumentów wysyłanych do ministerstwa cyklicznie z sądu, który objął sprawę nadzorem, no to ja nie widzę żadnej możliwości działania przez ministerstwo. Ale przecież ministerstwo sprawuje nadzór praktyczny. Poprzez prezesów sądów może kontrolować, czy urzędnicy danego dnia podejmują pracę, która jest im zlecona, czy nie. Czy wykonują czynności kuratorskie, kurator przecież jest pracownikiem sądu, czy nie. Czy realizuje te postanowienia, które ma do wykonania, czy nie. Czy tutaj ministerstwo obiecuje pomoc w zakresie kontroli tego, czy te obowiązki są wykonywane? Nikt mi niczego nie obiecywał. Jestem teraz po rozmowie z panią, która poradziła mi, co mogę zrobić, o tym, co można obiecać, nie było żadnej mowy. Będę następnie się kierowała do biura podawczego, żeby złożyć pismo, które przygotowałam, informując o tym, na jakim etapie jest sprawa, informując o zmianach, jakie się pojawiły w sprawie. Ostatnia notatka, która została wysłana do Ministerstwa Sprawiedliwości, jest bodajże z listopada poprzedniego roku. A od tamtego czasu jednak dużo rzeczy się wydarzyło. Ojciec został prawomocnie zawieszony we władzy rodzicielskiej, przesłano opinie biegłych, sądowych. Nie wiem, jak to wpłynie. Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj się tym zajmie. Listopad ubiegłego roku to był czas, kiedy tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości władzę jeszcze sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, czyli poprzednia ekipa. Teraz mamy nowy rząd, nową koalicję i nowego ministra. Dlatego teraz my będziemy pytać ministra Adama Bodnara, jakie czynności praktyczne podejmie, by w Polsce praworządność stała się faktem, a nie tylko sloganem, bo pani ma pełne prawa do tego, by odzyskać dziecko. Widzieliśmy ostatnio, jak szybko zostało zrealizowane postanowienie o zatrzymaniu dwóch posłów. Przypomnijmy, że policja na polecenie sądu weszła do Pałacu Prezydenckiego, więc pytanie, dlaczego na polecenie sądu policja w Opolu nie wchodzi do domu, gdzie jest bezprawnie przetrzymywane dziecko przez ojca, którego prawa rodzicielskie są zawieszone. Przejdźmy teraz do biura podawczego i tak jak pani mówi, proszę złożyć pismo bardzo merytoryczne, bardzo szczegółowe w tym zakresie, a my będziemy pytać o to, co robi minister, by pani pomóc i zrealizować obietnicę o praworządności. Dziękuję. Panie Adriano, 15 stycznia 2024 roku wyszła pani właśnie ze spotkania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Proszę powiedzieć, jak wyglądało to spotkanie? Została przyjęta notatka z mojej wizyty. Zostałam przyjęta przez zastępcę, ponieważ dzisiaj niestety referent prowadzący moją sprawę jest nieobecny. Natomiast wszystkie te informacje zostaną przekazane i być może jutro telefonicznie będę miała kontakt z osobą prowadzącą tą sprawę lub mailowo. Czy została pani potraktowana poważnie w tej sytuacji, gdzie ma pani wszystkie dokumenty, które nakazują wydanie pani dziecka i opór ojca, który za nic ma polską praworządność? Tak, zostały moje wszelkie obawy przyjęte na poważnie i mam wielką nadzieję. Tutaj pierwszy raz nie usłyszałam, że nikt nic nie może i mam wielką nadzieję, że wreszcie jednak zostanie to wykonane tak jak trzeba. Czy jest możliwość, by Rzecznik Praw Dziecka wpłynął na to, by
prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu spotkał się z prezesem Sądu Okręgowego w Opolu, z komendantem policji w Opolu, z prokuratorem w Opolu, by zakończyć to szaleństwo niemocy. Nie dostałam takiego potwierdzenia. Pytałam o możliwości działania, natomiast osoba, z którą rozmawiałam, nie chciała wybiegać naprzód i jutro osoba, która prowadzi tą sprawę, będzie mogła mi więcej informacji przekazać. W takim razie będziemy się przyglądać interwencji Rzecznika Praw Dziecka w tej skandalicznej sprawie i wszelkie nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco, pomimo zimowej aury i zamieci, która w tej chwili przechodzi nad Warszawą. Dziękuję. Panie Rado, wciąż jest 15 stycznia 2024 roku. Wyszła Pani przed chwilą z prokuratury krajowej w Warszawie po spotkaniu z prokuratorem dyżurującym. Czy prokuratura krajowa jest w stanie Pani pomóc, jeśli chodzi o ten dramat przetrzymywania już ponad 400 dni wbrew prawu Pani córeczki? Prokuratura krajowa jest w stanie przyjąć ode mnie wniosek o objęcie nadzorem sprawy. No i jakieś pewne działania zostały mi przedstawione, jakie mogłyby być podjęte, natomiast nie była to taka rozmowa merytoryczna, ponieważ prokurator dyżurujący, nie znając akt sprawy, nie wiedząc, co się dzieje w sprawie prowadzonej przez prokuraturę rejonową w Oławie, nie był w stanie się wypowiedzieć o możliwości działania. Ale prokuratura to instytucja hierarchiczna, tutaj jest centrala krajowa, więc prokuratura ma możliwość zapoznania się z aktami z prokuratury rejonowej w Oławie. Czy jest szansa na to, że tak się stanie? Zostałam poinformowana, żeby złożyć wniosek i że będzie taki wniosek o objęcie nadzorem rozpatrzony. Podano mi, że prawdopodobnie taki nadzór sprawowałaby tutaj prokuratura rejonowa we Wrocławiu. Rejonowa czy okręgowa? Rejonowa. Rejonowa? Nie pamiętam, być może... Prokuratura okręgowa we Wrocławiu, najprawdopodobniej jako jednostka zwierzchnia. Być może. Mhm. Więc będę czekać po prostu na odpowiedź, na mój wniosek. Mamy piramidę biurokratyczną, kolejne instytucje, kolejne wnioski, natomiast to, co jest najważniejsze, czyli sprawa dziecka, powrót dziecka do matki, Pani ma wszystkie postanowienia sądu, które nakazują zwrot, więc my jako dziennikarze będziemy w tej chwili pytać prokuraturę krajową w Warszawie, co dzieje się z Pani wnioskiem, kto zostanie przydzielony do tego nadzoru i czy ten nadzór będzie następował na tyle skutecznie, by ojciec, który nie dostosowuje się do prawa, został pociągnięty do odpowiedzialności, łącznie z pozbawieniem wolności. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia.